Siemanko, dzisiaj szybkie tournée po wyjątkowym rodzyneczku, pierwszym Solarisie w MZK Toruń, jedynym przegubowym Solarisie, jednym z trzech przegubów w ogóle w naszej wielkiej flocie. Rodzyneczek, który na co dzień ma stałą obsługę, stałe zadania, kierowców również, więc poza tym bardzo trudno jest gościa dorwać. Kilka razy do roku, przypadkiem, na przykład na święto zmarłych, na linie cmentarne, albo tak jak teraz, na linie nocne z okazji juwenaliów. Wczoraj popracował bardzo ładnie, na dwóch kursach był komplecik, także 12-metrowego byśmy nie zapakowali wszystkich pasażerów. Bardzo dobra decyzja o opuszczeniu przegubów. No i co mogę o nim rzec? Jedzie się w sumie bardzo przyjemnie. Kiedyś była taka taki mit, że toruńskie ulice niedostosowane są do autobusów przegubowych, dlatego przez tyle lat, kiedy inne miasta kupowały jakieś Ikarusy i tak dalej, my się trzymaliśmy 12-metrowych jelczy. Okazało się to totalną głupotką, bo na co dzień przeguby jeżdżą na liniach, które jeżdżą normalnymi, wąskimi drogami, biorą normalne zakręty, tak jak wszystko. Zresztą kto jeździł, ten wie, że czasem wcale nie jest dużo trudniej, a nawet czasem łatwiej niż 12. A miasto niestety nie planuje zakupu większej liczby przegubowców do Torunia, więc nie wiadomo, jak to będzie. No na razie jest taka egzotyka troszeczkę. Jeżdżą, bo jeżdżą, są to jeżdżą. Wcale jakieś bardzo nieekonomiczne nie są. Wczoraj faktem jest, że na linii nocnej, bo to specyficzny temat, ale wlałem po zmianie 33 litry na 100 km przejechane. Więc nie jeden zwykły, że tak powiem, 12-metrowiec, szczególnie te nowe z DAF-em i takim jest, spalają spokojnie około 40. No młody nie jest, jak słychać syczy. Powietrze spada tu i ówdzie. Ale co zrobić? Jedzie dobrze, zwija się w miarę nieźle. Tutaj mam jeszcze stary typ biletomatu toruńskiego. Na początku ludzie mieli problem, bo próbowali klikać tutaj. O, swoją drogą ktoś zamontował do góry nogami napisy. A tu są guziczki, które należy naciskać. No, swoje lata ma, ale jeździ. No jak widać na tych pojedynczych szkolnych kursach i takich okazjonalnych tematach. Sprawdza się. No ja mam nadzieję, że miasto jednak temat przemyśli i wprowadzi naprawdę sensowną, zorganizowaną ofertę takich linii szkieletowych wysokiej częstotliwości, gdzie będzie można zawsze spotkać przeguba. Wtedy można ten system zaplanować, linię dać o stałej częstotliwości, a nie tak jak teraz jest po PKS-owemu, że jeden kurs tam na siódmą coś tam do szkoły jedzie przegub, a potem już normalne autobusy. To naprawdę nie jest jakby rozwiązanie optymalne, nie jest to rozwiązanie przemyślane, tylko takie doraźne łatanie. No, dajcie znać, co wam się tutaj podoba, nie podoba, a ja zaraz ruszam wozić dalej studenciaków. Trzymajcie się ciepło i na razie uwaga.